Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu szóstego dzisiejszej sesji. To jest omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Na początek krótki wyciąg z korespondencji. Informuję Państwa, że do przewodniczącej, do Rady Dzielnicy wpływają w dużej ilości prośby o poparcie różnych działań o charakterze charytatywnym. Zawsze, gdy jest taka możliwość od strony formalno-prawnej, moją decyzją publikujemy te prośby na stronie internetowej Rady Dzielnicy 10, a zgodnie z prośbami tu zawartymi namawiam Państwa do poparcia tych, takich zaangażowania się w te działania. Informuję Państwa też, że do Rady wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej od Pani Anny Krzywoń z Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, w którym zwracam się z prośbą, odczytam treść. Na zasadzie artykułu 61 Konstytucji RP zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji dotyczących Państwa dzielnicy. Miesięczna kwota przeznaczana na utrzymanie siedziby Rady Dzielnicy 10, Rady Dzielnicy, za okres od września 2012 do chwili obecnej. Miesięczne wynagrodzenie brutto protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Forma zatrudnienia, umowa pracy, umowa zlecenia itd. protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Wykształcenie protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Z poważaniem Anna Krzywoń, na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy o dostępie informacji publicznej proszę o wysłanie wymienionych informacji w formie informacyjnej na adres. I tu jest taka informacja do Pań, bo ja rozumiem, to albo jedna z Pań, albo ktoś inny, kto się tym zajmuje. Drogie Panie, przy minimum złośliwości z mojej strony, a nawet daleko posuniętej sympatii, czego mam nadzieję dałem wyraz podczas wywiadu, kiedy Pani się umawiali na ten wywiad i go udzielałem, pytanie nas odnośnie punktu 2, 3, 4 jest kompletnie bezzasadne. A to z tej prostej przyczyny, że jak mam nadzieję Pani wiedzą, skoro monitorujecie pracę samorządu, Rady Dzielnic w całej Polsce, za wyjątkiem gminy Warszawa, gdzie są osobne gminy dla każdej dzielnicy, mają osobowość prawną. To w pozostałych przypadkach Rady Dzielnic nie posiadają osobowości prawnej. Co za tym idzie, ani nie mogą nikogo zatrudniać, ani zawierać żadnych umów o dzieło, o pracę, o cokolwiek, ani też nie mogą zaciągać żadnych zobowiązań finansowych. A zatem kierowanie do nas zapytania w jakiejkolwiek formie, również w informacji publicznej, o wynagrodzenie, formę zatrudnienia, tudzież wykształcenie protokolanta, sekretarza Rady jest kompletnie bezzasadne i chybione. A to z tej prostej przyczyny, że my nikogo nie zatrudniamy. Zatem idzie, nie mamy pojęcia o wynagrodzeniu brutto kogokolwiek, również pana protokolanta. Akt osobowy nie ma. Nie wiemy, jaką ma formę zatrudnienia, ponieważ my go zatrudniamy i nie mamy dostępu do jego akt pracowniczych, osobowych, jakichkolwiek innych. Ani też nikomu w nas nie jest znane wykształcenie pana Adama Kana. I pytanie na to jest kompletnie bezcelowe. Oczywiście udzielimy Państwu odpowiedzi na punkt pierwszy, to jest miesięczna kwota przeznaczona na utrzymanie Rady Dzielnicy, bo to podejmujemy, bo te środki są rozdzielane, przeznaczane, przyznawane mocą uchwały. Więc oczywiście macie Panie prawo pytać każdego, co chcecie, ale równie dobrze mogliście nie zadawać sobie trudu i nie pisać na nas maila i nie czekać na naszą odpowiedź, tylko wejść na naszą stronę internetową, sprawdzić w uchwałach i tam to wszystko jest. Ale to pani wybiera się sposób nabycia informacji. Ja was tylko informuję co do tej sprawy. Chcę jeszcze dodać, że nie wiemy, czy wziął ślub, czy żyje w związku partnerskim. Panie Radny, ja z kobietą. Panie Radny, ja mówiłem, że bez złośliwości informuję tylko panie i tyle. To była już informacja od pana radnego solo. Nie, ja byłem nie odpowiem. Kolejna rzecz. Jak może Państwo zauważyliście, do każdego z Was, ale też na oficjalne adres Rady wpłynęła propozycja, odczytam, proponuję przystąpienie Rady Dzielnicy 10 do asocjacji. Można również wstępować indywidualnie, szczegóły na stronie internetowej w dziale Credo. Podpisane miotacz idei Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, Waldemar Domański. Korzystając z faktu, że Pan Radny przebywa w naszej Radzie i jest radnym, członkiem naszej Rady, zapytuję, co Pan Radny bliżej miał na myśli i o co chodzi. Proszę Państwa, oczywiście tytuł tej nieformalnej grupy ma być celowo taki
radosny, żeby właśnie budził sympatię i czasami nawet i skojarzenie. Natomiast chodzi o to, że opinii bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody, następuje bardzo poważne zjawisko zaniku małych ptaków, że tak powiem, w okręgu w mieście. Czyli nie ma grubla, gila, różnych tych pracowitych takich stworzeń, które przede wszystkim wyżerają robaki, niszczą pająki, prawda, wszystkie komary załatwiają w ten sposób, że nie trzeba spryskiwać terenu, tylko robią to sama przyroda. Początkowe hasło no, wyglądało trochę jakby się ktoś z motyką na księżyc rzucił albo zupełnie oszalał. Tymczasem po niedługim czasie, bo to zaproponowałem w październiku, wzbudziło spore zainteresowanie mediów, a w drugiej kolejności ludzi, którzy no, są twarzami tego miasta. I tak od Andrzeja Sikorowskiego poprzez Jacka Cygana, prezydenta Krakowa, przewodniczącego Rady Miasta, dyrektora Muzeum Narodowego, a nawet Biblioteki Jagiellońskiej i wielu z innych ludzi z Zykitu, z różnych organizacji i instytucji, uznali ci ludzie, że należało przystąpić właśnie do tego projektu ze względu na to, że warto byłoby zrobić coś w atrakcyjnej formie, do czego by się wciągnęło mieszkańców przede wszystkim miasta, bo ta grupa w zupełności nie poradzi sobie przywróceniem tej populacji, a chodzi o to głównie, że czyszczenie zieleni, takie, znaczy porządkowanie zieleni, jak również ocieplanie budynków powoduje, że te ptaki, które się gdzieś tam kiedyś tam gnieździły, nie mają zupełnie gdzie się gnieździć, a wtedy wchodzą do dzieła krukowate, czyli sroki na przykład, i wygryzają czy wyżerają te małe pisklaki. Co może prowadzić prędzej czy później do tego, że będziemy mieli w Krakowie tylko i wyłącznie sroki i tylko i wyłącznie gawrony. I będziemy mieli kłopot na przykład z robactwem. Dokładnie z tym, że co nam nie pozwala spokojnie grilla sobie zrobić w ogródku, bo coś nas ciągle gryzie. No bo nie ma tego kto jeść. No i teraz w ramach tego wesołego w sumie projektu, który zakłada, że w konwencji humorystycznej, radosnej, jakiejś takiej lekko krakowsko trąconej w mózg, ale mimo wszystko wprowadzającej poprzez ten nastrój jakąś refleksję. Już mamy deklaracje, a to szkół, a to jakichś domów kultury, które chcą się przyłączyć do tej akcji. Firma Leroy Merlin prawdopodobnie będzie na razie na terenie Krakowa naszym partnerem. Będą tam również te budki sprzedawane, łącznie z informacją, co jest grane, gdzie to wieszać i tak dalej. Mamy ochronę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne i wiele, wiele innych centralnych organizacji. Wstępne deklaracje, jak powiedziałem, dopiero to w październiku wybuchło, a już mamy stronę internetową, którą Google już pozycjonuje na jednym z pierwszych miejsc w jakimś tam rankingu, ktoś mi to mówił. Do czego bym namawiał? Uważam, że na terenie dzielnicy 10 jest mnóstwo właśnie domów kultury, szkół i warto byłoby ich zachęcić, na przykład, że na jakieś drzewo, które tam jest w okolicy, żebym po prostu zrobił budkę lęgową, bo to jest jedyny w tych warunkach sposób na to, żeby ten grubel, sikorka, czy tam gil, czy to, co tam lata w okolicy, żeby się gdzieś mógł schować przed tą sroką. Innych sposobów nie ma, żeby ich przywrócić. I dlatego mówię o tym, żeby Rada Dzielnicy się jako pierwsza przyłączyła do tego dzieła, ponieważ w ramach tego projektu będziemy chcieli robić na przykład jakieś koncerty w parkach miejskich. Tutaj rozmawiałem z panią dyrektor z Wróblowic, bo dość pasuje do nazwy, żeby się zaangażowała i tam zrobiła jakiś konkurs rysunkowy albo choćby te budki. Firma Leroy Merlin będzie dostarczać budki do składania. Będzie również konkurs polegający na tym, że w każdym takim komplecie będzie numerowany wkrętak, który będzie potem podlegał losowaniu. Jakaś placówka może wygrać jakąś skrzynkę narzędziową, coś tam takiego, pod warunkiem, że będzie miała tą pamiątkę po tym montażu budki. Wszystko jest na stronie internetowej i mówię wbrew pozorom, że ma to taki śmieszny niby charakter ta nazwa, ale tylko dlatego zwróciła na to uwagę,
mediów, bo każda nazwa typu tam bardzo poważne, Stowarzystwo do Ratowania Czegoś Bardzo Poważnego zupełnie nie było trafione. Więc gdybyśmy na własnych terenach spróbowali zainteresować tym projektem właśnie szkoły, młodzież, jakieś tam placówki, a nawet zwykłych mieszkańców, którzy też mają jakieś parki, ogrody, to montaż tych budek spowodowałby, że przybędzie w naszym mieście, jakby przywrócimy śpiew ptaki w Krakowie. Bo zwróćcie uwagę, że w tej chwili głównie jest krakanie i tam jakieś szczeszczenie. Jeżeli byście byli łaskawi nawet w tej chwili, nawet w sposób nieformalny, wyrazić jakiś pogląd poprzez to, czy wam się ten projekt podoba, na zasadzie no, podniesienia ręki do góry, to byłbym wdzięczny, bym wiedział, czy można w przyszłości na was liczyć. Tak jest, można. Bardzo się bardzo. Tak jest, przyłączymy się też. Bardzo dziękuję. W takim razie uważam, panie przewodniczący, że trzeba by nadać temu jakiś rodzaj biegu. I proponowałbym na przykład, żeby strona internetowa dzielnicy była zlinkowana ze stroną asocjacji, gdzie są wszelkie porady ornitologiczne, jak wieszać, gdzie robić, czego nie robić, wszelkie podstawowe błędy. Zrobimy to. I tyle. Ja dodam tylko do tego, co pan radny powiedział, że zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, ale ja nie słyszałem, przepraszam, że panu radnemu udało się bardzo skutecznie zainteresować tą sprawą również przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kosiminera, i że na najbliższej sesji, na kolejnej, nie na jutrzejszej, tylko na kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie ogłoszona przerwa i podczas tej przerwy radni miejscy też będą zaangażowani, będą osobiście takie budki dla ptaków składać, a już wkrótce, jeszcze wcześniej, za mniej więcej półtora tygodnia w Parku Ducharskim też będzie wydarzenie, w którym między innymi z udziałem pana przewodniczącego Kosiminera, w tym również pojawi się jakby zaczątek tej akcji składania budek i zasiedlania tymi budkami kilku parków krakowskich. Tak więc akcja ma zasięg rzeczywiście duży i tyle uzupełnienia z mojej strony. Ja tylko mogę dodać, jak można, przydałaby się jeszcze jedna akcja, nie ptaków, tylko nie, bo powrót, ratowanie pszczół, bo niedługo owoców nie będzie w ogóle w ogrodach. To jest tragedia. To niestety choroby. To nie mamy na to wpływu. To choroba. Szanowni Państwo, ten temat omówiony, kolejny wyciąg z korespondencji. Otóż Kancelaria Rady Miasta informuje nas, iż została podpisana umowa na podstawie materiałów papierniczych na rok bieżący we wszystkich radach dzielnic. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj nawiązuję tym samym już trzeci rok z rzędu do dużych oszczędności, jakie prowadzimy siłami zarządu na prowadzeniu, oszczędności w prowadzeniu biura naszej Rady. I w przypadku materiałów papierniczych aż 12 rad dzielnic wydało znacznie większe kwoty na zakup materiałów papierniczych niż my. My przeznaczamy na rok bieżący raptem 200 raptem złotych, dobrze mówię, 200, a są rad dzielnic, które przeznaczają na ten sam cel pięciokrotnie więcej, bo 1000 złotych. My tu jesteśmy na dalszym ciągu w czołówce rad dzielnic, które oszczędzają na swoim istnieniu. Co zresztą też być może dla pani będzie przydatną informacją. Kolejna rzecz. Tu jest moje pytanie do pana przewodniczącego Komisji Zdrowia Zbigniewa Kapery. Ja opisałem pismo z Urzędu Miasta Krakowa, Biura Ochrony, do Spraw Ochrony Zdrowia dotyczące oferty Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, inicjatywy dotyczącej poradnictwa w zakresie ratownictwa medycznego i pomocy przedmedycznej. Chciałem zapytać, pan przewodniczący... Dostałem, tak, zajrzałem. Ja myślę, że tą informację puścimy, poproszę pana Domańskiego do gazetki, bo tam jest prośba, żebyśmy tą też... Ale jaką informację, panie przewodniczący? Odnośnie działania. Jakiego działania? No... Pan się przewodniczący nie zawsze zaznajomić z pismem, które pan przeznaczył. Zaznajomiłem się. Zaznajomiłem się, gdzie można, gdzie są na terenie naszej dzielnicy 10, gdzie mamy poza godziną, chyba że na ten temat rozmawiamy. Nie. Pismo z Biura do Spraw Ochrony Zdrowia, opisałem na Komisję Zdrowia. Ja nie dostałem żadnego odzewu pana przewodniczącego, tego nie dostałem. Pan dostał. Problematyka... Numer 78. Tak jest. Dotyczy przekazania informacji do dzielnic celem publikacji w gazetkach dzielnicowych. A czytał pan akapit ten dalszy? Czytałem.
i co z niego tam wynika, jeśli mówię? Informuję, że krakowskie pogotowie zgłosiło inicjatywę dotyczącą poradnictwa w zakresie ratownictwa medycznego, pomocy przedmioty. Tą tematyką bezpośrednio, bezpośredni kontakt. Jeszcze nie miałem komisji, to na komisji będzie. Panie radny, to nie rozumiem się. Ja no. pana zapytuję, bo no. komisja tu nic wiele nie pomoże. No. Wy spytałem, czy pan zechce w tym kierunku zrobić, czy nie. Pan oczywiście. Numer telefonu, oczywiście, że zapytam. O którym można się skontaktować z odpowiednim pracownikiem prokuratora rynkowego. Dobrze. Zadzwonię się z ich ofertą, która prawdopodobnie obejmuje również na przykład darmowe szkolenia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w ramach szkolenia z pierwszej pomocy. I sam fakt, że pan czyta pierwszy akapit pisma, bo nie tylko, nie tylko. 22 wpłynęło stycznia, ja to dzisiaj odebrałem. Dobrze, nie ma problemu. Ja dzwonię, zobowiązuję się, będę rozmawiał. Zatem mam nadzieję, że liczę, że pan zechce na jakieś informacje dla mnie, żebym wiedział, czy sprawa rusza dalej, czy też nie. Szanowni Państwo, jeszcze parę tylko pism, tych najważniejszych. Odnośnie odświeżania ulicy Atrenii 90. To jest temat bardzo pilny i bardzo ważny. Jak zapewne Państwo, część z Państwa wie, część nie, to informuję, że od 1 stycznia bieżącego roku ZIKIT zaprzestał odśnieżania ulic. Tym zadaniem zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I tylko NPO w tej chwili prowadzi na terenie całego Krakowa te działania. Co za tym idzie, Rada Dzielnicy nie może finansować odśnieżania, ponieważ NPO, mimo że jest spółką miejską, to jednak jest spółką, a co za tym idzie, nie może od nas otrzymywać żadnych pieniędzy. Tak stanowią przepisy. W związku z tym na naszej stronie internetowej pojawia się informacja dla mieszkańców, która tam już wisi około tygodnia, że my na to nie mamy żadnego wpływu, nie możemy tego finansować, oraz podaliśmy numer telefonu. Państwa też informuję, a żeby informować z kolei mieszkańców, że to już jest poza naszymi kompetencjami. To, co było do tej pory, już w chwili obecnej nie obowiązuje. Każdy mieszkaniec, również bez naszego żadnego pośrednictwa, może interweniować bezpośrednio w NPO na ten numer telefonu, który się znajduje na naszej stronie internetowej. Kto z Państwa chciałby więcej informacji, to trzeba zadzwonić do NPO i tam ewentualnie zgłaszać kolejne ulicy, przekazywać prośby mieszkańców, ale to już nie są nasze kompetencje. Krótko mówiąc, nie ma co kumulować tego na sobie, szybciej będzie się mieszkaniec pominie radnych i sam bezpośrednio uda się do, znaczy uda, zadzwoni, zamieniuje do NPO. Rozpoczęły się też rozpoczęły się też konsultacje z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian w ordynacji wyborczych wyborach do rad dzielnic Krakowa. Na najbliższe spotkanie, jakie będzie odbywać się w tym temacie, czyli zmiany ordynacji do rad dzielnic, ponieważ termin tego spotkania nakłada się z moim harmonogramem innego spotkania z panem przewodniczącym Rady Miasta, poprosiłem uczestnictwo w tym spotkaniu w moim zastępstwie pana radnego Wojciecha Liczkę, który się uda na to spotkanie, i jeżeli będą jakieś ważne zmiany, zapewne będą, no to będzie reprezentować naszą radę. Odnośnie uzdrowiska, to już była rozmowa podczas Komisji Planowania Przestrzennego. Zmiana ordynacji wyborczej za nami, odśnieżanie również za nami. Przekazuję Państwu zaproszenie dla wszystkich radnych dzielnic do wzięcia udziału w obchodach 150. rocznicy powstania styczniowego. Będą się one ciągnąć aż do maja bieżącego roku. Szczegóły na stronach internetowych. Pan radny, proszę bardzo. No bo występuję tu pewnie w 3 osobach przynajmniej, więc teraz powiem Państwu, czy poinformuję Was jako dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. Informacja dla wszystkich, którzy mają szkoły na swoim terenie, bo no, pracują w tej szkole. Opracowaliśmy pieśni powstania styczniowego w taki sposób, że zarówno znajduje się tam i historia powstania utworu, coś o autorze, linia melodyczna, nuty, teksty. Często ten utwór również jest zaśpiewany. W tej chwili przez parę jeszcze tygodni będą trwały nagrania, ponieważ niektóre z tych utworów, które były historycznie zapisane tylko w piewniku, prawda? Nigdy nie miały nagrania po prostu. Więc te, które będą takie no, wartościowe muzycznie, czy wartościowe historycznie, będzie można je wszystkie usłyszeć i zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Biblioteki Polskiej Piosenki. Zakładka jest pieśni powstania styczniowego. O tyle jest to cenne narzędzie, że jedyne w tego rodzaju w Polsce i dające podstawy do zrobienia lekcji historii lub też jakiejś akademii, czy jakiejś okolicznościowej uroczystości, bo nie każda szkoła ma pianino, prawda? Nie każda szkoła ma kogoś od muzyki.
a tam jest gotowiec, że tak powiem, do zastosowania przy tego. Jedyny warunek, podać źródło pochodzenia tego zbioru. Tu Panie Radny, ponieważ mamy w naszej stronie kolędy, a okres świąteczny skończy się na chwilę, bo 2 lutego, proponuję, jeśli Pan może, a żeby Pan nadesłał do Rady materiały elektroniczne. Pan Adam sobie ściągnie linka, jest wszystko gotowe do pobrania. Jak Pan Radny zechce, to Pan linka też podeśle. Podeśle i linka. Niech Pan tak uczyni, wtedy nastąpimy kolędy śpiewami piosenczymi i będą dostępne na stronie, naszej Rady. Dwie chyba ostatnie sprawy. Drodzy Państwo, do Rady Dzielnicy wpłynęły oferty od osób zajmujących się informatyką, jak sądzę, na prowadzenie naszej strony, naszej Rady Dzielnicy. Osoby te podały kwoty, jak i swoje kompetencje, a w tych przypadkach, kiedy informacje były niepełne, wystąpiliśmy o ich uzupełnienie i te wszystkie uzupełnienia nam zostały Radzie przysłane. Ze wszystkich nadesłanych ofert wynika, iż najtańszą ofertą jest oferta dotychczasowego informatyka. W dodatku uważam, że w mojej opinii prowadzi on tą stronę w sposób wręcz idealny, nie zawaham się użyć tego słowa. Postanowiłem wytypować jego osobę na kolędy prowadzenia strony, co jest też zgodne z rachunkiem ekonomicznym, bo jego oferta jest znacznie tańsza w jednym przypadku. W skrajnym przypadku nawet dwukrotnie tańsza od jednej z innych ofert. I kolejna informacja bardzo istotna, dotycząca nowej polityki, nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. To nastąpi to w roku bieżącym. Otrzymaliśmy już pismo z KIT-u, wstępnie informujące o tym, a także prośbę o udzielenie informacji KIT-owi. Czy widzimy potrzebę dostarczenia dużej, czy też zupełnie małej, śladowej ilości ulotek, listów i innych materiałów promocyjnych, informacyjnych dotyczących tych nowych zasad polityki śmieciowej. Proszę Państwa Radnych o to, ażeby do 15 lutego, tak, do 15 lutego, żebyście Państwo bądź to w sposób telefoniczny, bądź w sposób elektroniczny, zgłaszali na adres Rady lub telefonicznie, ale do Pana Adama Kana i tylko do Pana Adama Kana w celu porządkowania tego, żeby to nikomu gdzieś tam nie obiegło, żebyście zgłaszali zapotrzebowania indywidualne na takie materiały promocyjne. Następnie sumuję, jeśli będzie rzeczywiście zapotrzebowanie, to zamówimy w KIT-cie większy ich pakiet. To są oczywiście materiały nasyłane nam darmowo. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o korespondencję. Ale chwileczkę, jak można, w tym temacie. Jaki jest sens jakiejkolwiek promocji, jak jeszcze Rada Miasta Orlenik, wiadomo, nie uchwaliła zasad? To są materiały, które wyglądają nowy system odbioru i gospodarowania. Myślę, że trzeba będzie rozpropagować wtedy, jak będziemy widzieli, na jakich zasadach to jest 20 metrów. Propozycje to są fajna sprawa. Za treść materiałów odpowiada Ziki, który je wytwarza. Tak, jest pismo, materiały są w prawie. Wystarczy nie zamówić. I proste. To jest taka ulotka rozkładana na 3, formatu A4. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, po prostu nie zamawia. Każdy z Państwa otrzyma. Zamówić i od razu oddać do recyklingu. No. Tak, z nimi. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w punkcie 7? Nie. Zatem zamykam 29. sesję Rady Miejskiej.